Na pewnym uniwersytecie wykładowcą był liberalny, muzułmańsko-satanistyczny ateista z zawodu lekarz-ginekolog. Na początku wykładu powiedział, a teraz wszyscy uklęknijmy i oddajmy hołd Karolowi Marksowi, człowiekowi przewyższającemu Jezusa pod każdym względem. Na jego nieszczęście w ostatnim rzędzie siedział młody student, katolik, konserwatysta i weteran powstania warszawskiego. Wstał, podniósł w górę kamień i spytał, ile ten kamień ma lat? Wykładowca uśmiechnął się żydowsko i z pogardą spojrzał na patriotyczną koszulkę studenta. To proste, 4,5 miliarda lat filistyński katoliku. Student odparł pewnym głosem. Ten kamień ma 5000 lat. Został stworzony przez Boga. Jeśli ma 4,5 miliarda lat, a ewolucja istnieje, to dlaczego ten kamień nie stał się zwierzęciem? Sala zamarła. Wykładowca opuścił materiały o zaletach legalizacji eutanazji i wybiegł płacząc. Studenci zaczęli wiwatować, poszli do najbliższego kościoła na mszę, a następnie wpisali się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykładowca na drugi dzień stracił pracę, odebrano mu nielegalnie zdobytą kamienicę, a po tygodniu zmarł z powodu zarażenia HIV-em od kochanka, syryjskiego uchodźcy. Tak było.